Przez mgłę zaczynasz dostrzegać starożytną kamienną konstrukcję i artefakty tego legendarnego miejsca. Ogromna piramida w oddali wydaje się być jedyną możliwością. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej części 7. Let's Play Super Frog. Jesteśmy już w czwartym świecie, czyli kolejna zmiana klimatu. I tym razem Egipt, jakaś egipska piramida. No i muszę wam powiedzieć, że to jest mój ulubiony świat, zawsze najbardziej mi się podobał. Dobra, tutaj mamy pierwsze sekretne przejście. Ono właściwie służy do ominięcia tych pułapek na dole. Wyjątkowo wrednych, ale ja oczywiście tędy pójdę. Dobra, bo tutaj mamy kolejne sekretne przejście. I tak, bardzo dużo różnych fajnych rzeczy. W ogóle strasznie lubię muzykę z Egiptu. Kolejne sekretne przejście. I tu jest też dość dużo sekretnych przejść. Właściwie, a tutaj już nic więcej nie ma. Gdyby nie te sekretne przejścia, które tworzą po prostu taką jakby dość sporą siatkę na dole poziomu, to ten poziom pierwszy byłby dość krótki, ale nie jest aż taki krótki. Dobra, tym razem pójdziemy górą, bo tak jest wygodniej. Mamy jakieś toczące się kulki. Toczące kulki ostatnio kojarzą mi się z Tomb Raiderem. Nie dość, że Egipt, to jeszcze toczące się kulki. No ale dobra. Moje pokrętne skojarzenia, idziemy dalej. Przemalowany robaczek na żmiję. Dobra, kolejne sekretne przejście. Ale ja oczywiście... O, ła, pójdę górą. No nie, nie. Właśnie te żmije tutaj, bo mi się to kojarzy, że jednak ze żmijami wyglądają zupełnie jak robaczki z cyrku. Widzicie, coś wyjątkowo wrednego. Ale jeśli się wie, że to tam jest, to można... No nie, cały czas dostaję tutaj. Można to ominąć. Idziemy dalej. Strzelające oko i kolejne sekretne przejście. Tutaj ta sprężynka właściwie nam na nic, bo już tutaj nie wylecimy. W prawo jest kolejne sekretne przejście. A tylko taki malutki pokoik, tutaj nic więcej nie ma. I tak, mamy tutaj sekretne przejście. Strasznie długie. Po prostu im większe sekretne przejście, tym po prostu fajniej. Znaczy ja tak uważam. Zawsze się cieszyłam, jeśli odnajdywałam takie długie przejścia. Najpierw pójdziemy dołem. No i tutaj już widzimy, że na górze jest dużo fajnych rzeczy. Ale oczywiście tam też, oczywiście tam też później pójdę. Tak. Kolejne sekretne przejście. I kolejne. Tak. Widzicie, tutaj jest strasznie fajnie. I jeszcze jedno. Tak, tym razem jak na razie ostatnie. Idziemy w górę. I tak, lądujemy tu, gdzie już byłam. I stąd też wracamy na początek poziomu. Więc znowu troszeczkę do przejścia jest. Ale nie aż tak dużo. Dobra. Auć. O kurczę, mam tylko jedną tą. Jeden prostokącik energy. O nie, nie, nie. Chciałam tym razem pójść tędy, tu jest bezpieczniej. Idę jeszcze na dół, bo nie poszliśmy tędy górą. A tutaj jest masa super rzeczy, w tym dwie lukozady. Tak, i wszelkiego rodzaju owoce. I w ogóle same fajne rzeczy. I pieniądze, i skrzydełka. No, czego tutaj po prostu nie ma? Życia brakuje do pełni szczęścia. Tak, i znowu wracamy gdzieś wcześniej, ale już nie tak daleko. Ojeja. Dobra. Tak, tu już widzicie exit. Auć, jest dość dużo tych węży. A tutaj łatwo przegapić te rzeczy i po prostu za wcześnie wejść do exit, a korona to jednak coś. Dobra, i kolejny poziom. Widzicie, mam wszystkie monety za wszystko. Wow.
przechodzimy do kolejnego poziomu. Okej, jesteśmy już w drugim poziomie. Dość dużo monet na początek. I tak, pierwsze sekretne przejście. I od razu drugie. No i tak, ten poziom, już was ostrzegam, może być dosyć irytujący z takiego powodu, że jest dość sporo jakich, takich jakby zapadni, pułapek, no, które właściwie są sekretnymi przejściami, ale tymi takimi niemiłymi, które sprowadzają do jakichś wcześniejszych elementów poziomu. I czasami to są bardzo wcześniejsze elementy, także postaram się dość szybko z nich wracać. Znowu kubki. Auć. Wpadłam na głupiego nietoperza. Dobra, idziemy dalej. O, tutaj są strasznie cenne rzeczy. Bardzo miło. O, i mamy mumię. Nielubianą przeze mnie mumię. Okej. I tak. Kolejne sekretne przejście. I jeszcze jedno. Tak, tutaj u góry są rzeczy, do których na razie po prostu nie mogę się dostać. Będzie na to szansa później oczywiście. Ale też może się nie udać. Tak. I to jest pierwsze wredne, sekretne przejście. I będą kolejne. I każde z nich oczywiście będzie wywalało mnie jeszcze wcześniej niż to. Także wow. Nie za fajnie. To jest kolejne. Okej. I w niedalekim czasie będzie jeszcze jedno. I właściwie ogólnie rzecz biorąc można powiedzieć, że to by było na tyle. Z takich typowo wrednych dla tego poziomu przejść. Kurczę, potrzebuję lukozady. O, mamy dźwignię. I lukozadę, i niedobrze. Dobra. Tutaj. Trzecia taka zapadnia, która wywaliła mnie jeszcze wcześniej. Oczywiście, jak żeby inaczej. Dobra, idziemy dalej. Kolczasta kulka nad kolczastymi kolcami. O, jabłuszko. Dobra, tutaj jest teraz skakania w dosyć niebezpiecznym rejonie. Za czym oczywiście nie przepadam. O, jest lukozada. O, tu bardzo fajne rzeczy były. Znaczy korona. I jest też znowu lukozada. Znaczy była. Była czy nie była? Już nie pamiętam. Wydaje mi się, że była. Invisibility Ball. Kolejna lukozada. I pierwsza dźwignia właśnie otwierała tylko przejście tutaj do tego małego pokoiku z różnymi rzeczami. Także nie była taka konieczna do otworzenia. Wow. O, to jest niefajny fragment. Ale myślę, że sobie jakoś tu poradzę. Nie takie rzeczy się robiło. Dobra. I
Tak, tutaj mamy kolejne sekretne przejście. I jeszcze jedno. I tak, właśnie tutaj jest szansa zdobycia korony. Tak. Parę monet zostało, ale trudno. Już nie będę po nie wracać. Bo to nie jest za bliska droga. Gdyby było bliżej, to bym wróciła. Okej. Także to było kolejne sekretne przejście. I przez to przejście jest dość dużo wracania. Niestety. Ło, nie, nie, nie. Chciałam za szybko przejść. No ale dobra, przynajmniej wylądowałam tutaj. Nie ma tego złego. A, jest, bo nie mam skrzydełek. A przydałyby mi się. Skrzydełka zawsze się przydają. Dobra, tutaj mamy dwa oczy. Dwoje oczu strzelających. Właśnie tak to wkurzająco działa. I, ojejku, dość dużo mumii sprytnych. Będę się starała je jakoś w miarę zgrabnie poomijać. Auć. Tak, tutaj dość łatwo stracić życie z tego względu, że jest dużo rzeczy, na które można wpaść i stracić punkt energii. Okej. Wisienki. Chciałabym dostać wisienki. Dobra, udało się. Ojej! Nie! To nie było aż takie trudne, nie wiem czemu mi się nie udało. I nie mam skrzydełek. Właśnie próbowałam ich użyć, dlatego tak dziwnie leciałam. Dobra. O, to jest coś fajnego. Kolce, które nie kują. Widzicie? Nic się nie dzieje. Po prostu tylko tak straszą. Nie wiem, czy wiem o wszystkich niekujących kolcach, no ale o tych akurat wiem. Te tutaj na dole już nie są takie przyjazne. Już nie są narysowane na ścianie. No i tak mamy exit, ale... Jak to się mówi, co to jest? Oczywiście kolejne sekretne przejście. Wow. I też dość dużo sympatycznych rzeczy. W tym jojo i skrzydełka. Tak, stąd już nie ma żadnych sekretnych przejść. Aż tak dobrze nie ma. No ale jest lukozada. I pieniądze. No i to by było na tyle. Mogę już stąd wracać. Do exit. Tak, tutaj za exit już nic nie ma. Także tadam. Czemu nie mam wszystkich monet? Jak to możliwe w ogóle? Jestem pewna, że byłam we wszystkich sekretnych przejściach. Nie wiem, jak to się stało. Dobra. No w takim razie to by było na tyle. Mam nadzieję, że przyjemnie wam się oglądało ten odcinek i do zobaczenia w kolejnym.